Następnie wykańczane są ozdobne brzegi. Zdarza się, że niektóre elementy instrumentu nie nadają się do renowacji. Dorabia się wtedy całkowicie nowe. W tym przypadku prowadnice i nogi robione są na wzór starych. Wszystko musi być idealnie równe i spasowane. Spady cokołów są wygładzane. W całym fortepianie wypełnia się wszystkie szczeliny i szlifuje rysy. Z kolei zewnętrzne elementy zostaną obłożone okleiną. Wzmocni ona konstrukcję i ukryje niedoskonałości drewna. Instrument okleja się metodą na zimno, czyli dany fragment jest smarowany klejem, a następnie przykłada się do niego arkusz okleiny. Całość łapie się ściskami i pozostawia aż do związania kleju. Druga metoda, na gorąco, różni się tym, że klej jest rozgrzany, a po złączeniu obu elementów rozwałkowuje się powierzchnię. Fortepiany zdobione ornamentami wymagają dodatkowej wizyty w pracowni. Tam wszystkie ozdoby są ręcznie barwione bejcami lub lakierami. Pozostałe drewniane komponenty przekazywane są do lakierni. Oszlifowane i oczyszczone powierzchnie pokrywane są podkładem poliestrowym na bazie żywicy. Kładzie się go aż 6 warstw. Po tym konieczne jest odstawienie elementów do sezonowalni na 300 godzin. Po wysezonowaniu podkładu następuje jego szlifowanie. Właściwy lakier natryskuje się aż w 8 warstwach i znowu odstawia na 14 dni. Ostatecznie lakier jest szlifowany i polerowany. Istotnym elementem fortepianu jest strojnica. Stanowi ona podstawę kołków, na których nawinięte będą struny. Przypomina to klucze w gitarze. Strojnica musi wytrzymywać bardzo duże naprężenia, sięgające 17 ton. Z tego powodu dorabia się zupełnie nową. Aby była identyczna z oryginalną, wszystkie kształty są dłutowane. Kolejnym komponentem, który podlega renowacji, jest żeliwna rama. Jest to część szkieletu fortepianu, która utrzymuje naciąg strun. Najpierw ramy są dokładnie piaskowane, czyli oczyszczane ze starego lakieru. Następnie kilkukrotnie maluje się je podkładem. Każda kolejna warstwa jest szlifowana na sucho i na mokro, aby finalny lakier dobrze się trzymał. Już w lakierni otwory z gwintem są zakrywane, aby nie zostały zalane. Na koniec natryskiwane są po 2 warstwy złotego i bezbarwnego lakieru. Równolegle obrabiany jest mostek. Jego wierzch, w zależności od marki fortepianu, pokrywany jest grafitem. Brzegi dłutuje się pod odpowiednim kątem. W otwory nabijane są sztyfty. Na płycie rezonansowej metodą sitodruku nanosi się logo producenta instrumentu. Odnowiona, żeliwna rama jest montowana do fortepianu. Opuszcza się ją do korpusu i przykręca po kolei do strojnicy, listwy spoczynkowej, dna oraz sztyc. Wreszcie nawijane są wszystkie struny. Naciąga się je po kolei, kręcąc kołkami. Operację powtarza się kilka razy. Instrument stroi się na słuch względem dźwięku wydawanego przez kamerton. Kolejnym etapem renowacji fortepianu jest odnawianie mechanizmu. Chodzi o klawiaturę i mechanizm repetycyjny, który pozwala na uderzenie kilka razy tego samego dźwięku w szybkim tempie. Mechanizm zbudowany jest z około 700 różnych elementów. Wszystko rozkłada się na części pierwsze. Zużyte i uszkodzone elementy, jak na przykład filce, skórki czy nakładki, wymienia się na nowe. Pozostałe części są dokładnie czyszczone.
Nowe główki młotkowe wykonane są z naturalnej wełny owczej. Nakłuwa się je przy pomocy igieł. Dzięki temu zmienia się ich twardość, a co za tym idzie, można uzyskać lepszą barwę dźwięku. Bardzo dokładnie skleja się główki z trzonkami. Tłumiki też są odświeżane. Zdziera się z nich stary filc, maluje drewienka i przykleja nową warstwę filcu. Po renowacji mechanizm jest składany i regulowany. Ustala się wysokość chwytników, które łapią młoteczki po uderzeniu w klawisze. Do fortepianu wkłada się tłumiki. Pręciki wchodzą w dźwignie tłumikowe, gdzie się je przykręca. Po naciśnięciu pedału tłumiki muszą się podnieść. Przed ostatecznym montażem robi się finalne szlify i poprawki spodu instrumentu. Dodatkowo frezowane są wycięcia pod zawiasy dekla. Kompletuje się i skręca nogi. Dodawane są okucia i rolki. Mosiężne elementy, jak na przykład pedały, polerowane są aż do uzyskania błysku. Poleruje się też cały fortepian. Do tego stopnia, że powierzchnia staje się wręcz lustrzana. Czyszczone są wszelkie zakamarki. Na koniec wsuwa się zmontowaną klawiaturę. Odnowienie fortepianu zajmuje dużo czasu i wymaga zaangażowania wielu ludzi. Mimo tego warto ratować stare instrumenty, ponieważ jest ich wokół nas coraz mniej.